Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Autopromocja. I minęła już 9:15 w studiu Jarek Adamek. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam pięknie. I jest z nami Emilka Wojciechowska. Dzień dobry. Z raportem i chyba taka troszkę gorsza wiadomość jest na początek. No i znowu przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie leszczyńskim. Zachorował 76-letni mieszkaniec gminy Włoszakowice. Mężczyzna jest pod opieką lekarzy w szpitalu zakaźnym w Poznaniu. Osoby, które miały z nim kontakt, zostały objęte kwarantanną. To pierwszy po dłuższej przerwie i jedyny obecnie przypadek zakażenia w Lesznie i w powiecie leszczyńskim. Zdecydowana większość, bo 34 osoby z 37, u których do tej pory wykryto SARS-CoV-2, wyzdrowiała. Zmarły dwie osoby. W powiecie górowskim też jest jeden zakażony. Z chorobą walczy jeszcze jedna osoba z powiatu kościańskiego i dwie z Rawickiego. W powiecie jarocińskim w weekend wykryto zakażenie u jednej osoby, to jest mężczyzna. Jest w dobrym stanie i nie wymaga hospitalizacji. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, ale Emilka, nie wychodź jeszcze, bo cię od razu zapytamy, bo jak państwo wiedzą, Emilka jest specjalistką od wszelkiego rodzaju wraków. Pasjonuje się Żartujesz tym, jak sobie. Powiedziałem, ma specjalny zeszyt, gdzie sobie wkleja nie, proszę, zdjęcia nie słuchać i wymienia Jarka. Się nimi z koleżankami. Ale, jak klaser ze znaczkami. Ale wrak z Bema zniknął. Tak. Tak, zniknął. Ja rozmawiałam ze Strażą Miejską w poniedziałek i właśnie w poniedziałek on został usunięty. Stał tam dosyć długo, o czym nas słuchacze informowali. Trafił na parking strzeżony, no i teraz Straż Miejska ma pół roku, właściwie właściciel ma pół roku na to, żeby się skontaktować. No i ten, coś z tym wrakiem... Określić się, tak. Albo nim odjeżdżam, albo nie. Zgadza się, ale prawda jest taka, że właściciele takich wraków to niechętnie się kontaktują w tej sprawie. Po pół roku ten wrak przechodzi na własność miasta, no i potem jest decyzja, czy on trafia na złom, czy on może być wystawiony na sprzedaż. Ten raczej chyba nie. Wszystkie filmy złomiarskie właśnie mają Emilkę w sercu, bo rzeczywiście jest taką... Bardzo dziękuję. Zdjęcia podobno tam nawet... Tak, będą. Dziewczyna z kalendarza. Dziękujemy bardzo, Emilka Wojciechowska. My, proszę państwa, otwieramy naszą linię telefoniczną 65 29 55 29. Mieliśmy jeszcze przed audycją temat dla reportera telefon. Odebrałem. Pani przerwę akurat w pracy miała, dlatego pytanie jest zapisane. Czy i ewentualnie kiedy będą kursowały autobusy na trasie Leszno-Gostyń i Gostyń-Leszno także przez wioski? No tak, odpowiadaliśmy pośrednio na to pytanie chyba przedwczoraj albo wczoraj. Firma Mila, do której zwróciliśmy, spółdzielnia Mila, do której zwróciliśmy się z takim pytaniem właśnie o te kursy. Od 8 czerwca mają jeździć do Góry i do Wschowy, ale no to są jedyne dwa połączenia, które Mila od 8 czerwca zapowiada na pewno. Natomiast co do reszty napisali, że będą uruchamiane w miarę potrzeb. I teraz nie wiem, czy telefon pani z wiosek, jak rozumiem, między Lesznem a Gostyniem zostanie zakwalifikowany przez spółdzielnię jaka taka potrzeba, czy jeszcze nie. No firma też przypomina, że to są takie kursy, które pewnie nie są zbyt dochodowe, dlatego samorządom zwraca uwagę na fakt, że mogą one skorzystać z rządowego dofinansowania właśnie takich kursów, zwłaszcza przez te mniejsze miejscowości. Odbierzmy telefon. Tak jest. Dzień dobry, witam. Witamy i słuchamy. Halo, dzień dobry, to jest radio, tak? Tak. Wie pan co, mam kolejny wrak. Ha, mówiłem, Milka, że masz tam siedzieć i słuchać, ale proszę mówić. W szkole podstawowej numer 7, to na parkingu od tyłu przy basenie, od kilku lat stoi czerwony samochód. Mhm. Bez rejestracji w tej chwili, bo on kiedyś miał rejestrację, ta rejestracja potem spadła, gdzieś tam leżała pod samochodem, teraz chyba nie ma wcale. Stał po lewej stronie przy płocie tutaj od boiska, teraz jest po stronie domu tam spółdzielczego. Z tyłu tam tej biblioteki co jest. W każdym razie jest to parking przy szkole podstawowej numer 7. To jest wjazd od ulicy. Ale z tego co pan mówi, on jest przestawiany ten samochód co jakiś czas? No raz był przestawiony, o. No to... 3 lata potem i teraz już następne 3 lata może stoi w tym drugim miejscu. No, może ktoś rzadko potrzebuje na zakupy jeździć, na kupi raz, a dobrze. Szanuję takich ludzi. Ale dobrze, parking przy basenie, szkoła podstawowej 7, samochód czerwony, marki pan zna czy nie zna? Tam nie znam, nie, tak, to bardzo daleko, to mnie nie... Czerwony.
No i wie pan co, no ale jest tylko podejrzane, że nie ma rejestracji tej w tej chwili wcale, nie? To, że nie ma rejestracji, to jeszcze o niczym nie świadczy, a rejestrację zawsze można zgubić albo ktoś ją może ukraść, także tu jest, zazwyczaj jest pytanie, czy samochód na przykład jest ubezpieczony. Bo wielu właścicieli, nawet jeżeli nie używa samochodów, to ma je ubezpieczane, bo na przykład no, zbiera sobie zniżki, tak? I woli nie wyrejestrowywać, nawet jak nie jeździ. Ale dobrze, no tak jak mówię, zapytamy, czy na przykład nasze miejskie służby już ten samochód gdzieś mają odnotowany, czy nie. Może warto, żeby zwrócili na niego uwagę. No jeszcze pytanie, w jakim jest stanie, czy tam nie ma tylko tablic, czy na przykład już nie ma tapicerki. Także dobrze, dziękujemy bardzo za ten telefon. Bardzo dziękujemy i zapraszamy, oczywiście zachęcamy do dzwonienia słuchaczy z całego naszego obszaru. Nadawania, przypomnę, to Leszno, Wschowa, Wolsztyn, Kościan, Gostyń, Jarocin, Rawicz, Góra i okoliczne miejscowości, a numer doskonale znany 65 529 55 29. No. To telefon minął się. I tak powinien być taki finał, że w tym momencie jest telefon, ale telefonu nie ma. Może... Zaraz będzie. Spokojnie. Może jest tak spokojniej dzisiaj troszkę, bo taka piękna pogoda. Słuchacze, by państwo musieliby to widzieć, jak tutaj wszyscy tak się wychylają, pukają, da, że już jest telefon. No bo państwo może niekoniecznie znają topografię naszych studiów. One wyglądają tak, że u Erika jest telefon, który ma taką diodę, która się zapala, o, kiedy ktoś dzwoni. Pali. I my musimy tak przez te monitory wyglądać, czy tam się zapala. I właśnie się zapaliła, więc odbieramy. I słuchamy. Dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, nietypowa sprawa być może, ale chciałbym po prostu panów prosić, czy redakcję, aby interweniować na policji w sprawie motorów, które jeżdżą na ulicy Konstytucji. Szczególnie dotyczy to weekendu. Nie chodzi mi o szybkość, bo szybkość to jest sprawa kierowcy. On sobie jeździ, jak chce. Tylko, że one jeżdżą najczęściej bez tłumików, jest potworny hałas. Mhm. Jeśli mogę prosić o interwencję, to byłbym wdzięczny. Dobrze, poprosimy policję, żeby zainteresowała się tą sprawą. No rzeczywiście, czasem te motocykle są bardzo głośne. Nie wiem, czy są normy jakieś na te myślę, głośności. Myślę, że tak, bo jak się popatrzy na audycję, na te panie, uwaga, pirat, to zdarza się, że stoi samochód techniczny policji i badają, że tak powiem, decybele i dość często się kończy to zabieraniem dowodu. Ja wiem, że to jest adrenalina dla tych panów, którzy jeżdżą, wszystko rozumiem, ale hałasu po prostu nie chciałbym po prostu mieć pod swoim domem, że tak się wyrażę. Adrenalina. Mi kiedyś jeden motocyklista tłumaczył, oczywiście kwestia do dyskusji, tak, czy my się z nim zgadzamy, czy nie, ale ja panu tylko mówię, jak on mi to tłumaczył, że niestety często kierowcy nie zauważają motocykli. To jest inna kwestia. Dlatego inna kwestia. Jak on tak mocniej większy hałas robi, to kierowcy, że tak powiem, no, bardziej uważają, wiedzą, że jest motocykl w pobliżu. Ale pewnie rzeczywiście, tak jak pan mówi, jakieś normy hałasu są. Argumentacja rzeczywiście tam jakaś jest z punktu widzenia kierowcy motoru, ale nie sądzę, żeby ona była, że tak powiem, poprawna, bo kierowca samochodu mógł powiedzieć, wie pan, jechałem szybciej, bo chciałem tego pana ominąć, a nie wiedziałem, czy zdążę, nie? Tak. To jest taki argument troszeczkę mało przekonywujący, no ale... Dobrze. Myślę, że pana naczelnika drogówki zapytamy, czy na przykład przeprowadzają takie kontrole właśnie poziomu hałasu, jaki wydają z siebie, no zwłaszcza motocykle, choć czasem także samochody mają problem z tym, zwłaszcza takie podrasowane, jak to się mówi. Erik, ty jesteś młody człowiek, to wiesz. Tuningowane. Tak. Aż... Tak, też miałem to nowoczesne, młodzieżowe słownictwo, czasem mi uciekł. Bardzo panu słuchaczowi dziękujemy, zapytamy drogówkę. No po prostu przez wydział właśnie, czy mają możliwości badania takich właśnie spraw jak hałas. Jeżeli badają czasem spaliny, to myślę, że hałas też nie jest problemem. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy, jesteśmy już na antenie. Dzień dobry, to jest ten, bo mam sprawę taką. U nas w powiecie radzieckim wcale nie są żadne... Ja jestem osobą niepełnosprawną, muszę cały czas jeździć do Rawicza rowerem, więc po prostu trudno. A oni chcą robić do Wschowy, do autobusy, jak oni mają prywatne busy z Leszna? Nie do końca zrozumiałem, w czym jest problem. No, że
To wszędzie robią autobusy, a czemu nas w powiecie rabickim nie chcą nic robić? Ja jestem osobą niepełnosprawną. Już rozumiem. Nie trudno jechać. Chodzi pani o połączenie autobusowe w powiecie rabickim. Tak. No, na razie, tak jak mówię, to odmrażanie idzie bardzo powoli. Od 8 czerwca spółdzielnia Mila zapowiada tylko dwa połączenia, Leszna z Wschową i Leszna z Głują. Ale Wschowa ma... Z Leszna do Wschowy jest prywatny bus, które muszą mieć co pół godzinki. No i są, rzeczywiście są. No ja mówię akurat o tych takich już autobusowych, dużych rzeczach. No myślę, że władze powiatu jawiskiego muszą się zastanowić, bo to niestety trzeba te pieniądze gdzieś znaleźć i wyłożyć. No przypominamy, że jest ten rządowy program dofinansowywania połączeń autobusowych. Samorządy mogłyby z nich skorzystać. Mam nadzieję, że samorządowcy rawiccy już się zastanawiają nad tym, czy można po te pieniądze sięgnąć. Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy bardzo i czekamy 65, na 65, 529, 5529. No właśnie, to jest taki problem, że no, kiedyś to tego było dużo, a teraz się tego zrobiło mało i to jeżeli idzie o połączenia autobusowe, kolejowe, to samo. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałabym się odnieść do kolarzy. Chodzi o drogę Leszno-Święciechowa. Jest tam piękna ścieżka rowerowa. Natomiast kolarze ci, to nie są nawet zawodowi, ale nie są zwykłymi rowerzystami, jak mi to jeden pan kolarz określił. Nie jadą ścieżką rowerową, tylko normalnie szosą. Asfaltem. Tak, dokładnie. Bardzo często jest przez to zamieszanie na drodze. Kiedyś zatrzymałam się i otworzyłam okno i spytałam pana, dlaczego nie jedzie taką super ścieżką rowerową, to mi powiedział, że on nie jest zwykłym rowerzystą. Tylko... I to jest naprawdę duży problem, ponieważ tu jest ogromny ruch na Święciechowe, a ci panowie nieraz jadą całą grupą i jest bardzo ciężko ich wyprzedzić. No tak, to jest problem. Ja mam problem, żeby ich dogonić, a nawet nie wyprzedzić. Natomiast pytanie tam chyba nie ma takiego oznakowania, że ścieżka jest wyłącznie dla rowerów, w sensie, że rowery nie mogą jechać drogą. Nie wiem, niech mi państwo przypomną, bo teraz w tym momencie nie pamiętam, jak tam wyglądają oznakowania, bo są takie miejsca, gdzie po prostu na rowerze nie można jechać drogą. Jest no tak jak Eska, nie? Zakaz, tak, no ale także są takie odcinki, gdzie jest na przykład ścieżka i jest zakaz jazdy drogą, czego moi znajomi kolarze nie cierpią. Wie pani, no problem czasem jest taki troszkę techniczny. Poza tym, że no rzeczywiście no szosą, grupą im się łatwiej jedzie niż ścieżką, która jest wąska. Czasem ścieżki są z kostki, która jest frezowana, a te rowery kolarskie mają bardzo cienkie, takie wąskie opony i one na tej kostce fatalnie się zachowują. Także ja tłumaczę troszkę tych rowerzystów, jakbym sam był kolarzem, a przecież nigdy nawet nie będę, bo... Skąd? No tylko wie pan co, to będzie do momentu, aż się coś nie stanie no, z tobą. Jest to ryzyko, tak? Mamy czasem, no teraz od wczoraj mieliśmy taką informację o pochodzącej stąd kolarce, dokładnie, dziewczynie, tak, która miała kolizję z samochodem. No to jest zawsze problem. Kolarze narzekają na kierowców, kierowcy na kolarzy. No dokładnie, no, ale mówię, aż się coś nie stanie, wtedy będzie działanie, a można po prostu temu zapobiec, tak? Dobrze, ja tylko mówię, nie w tym momencie nie pamiętam, jak wygląda oznakowanie. Może się odezwie jakiś kolarz, zadzwoni do nas. Dobrze. I wytłumaczy. Także dziękuję bardzo. Niech pani będzie na nasłuchu. Ja się nie będę wymądrzał, bo moje prędkości na rowerach są symboliczne. Ale są. Krótka przerwa teraz. Za moment wracamy do tematu dla reportera. Reklama. I wracamy do tematu dla reportera. I wracamy do tematu, w którym dzisiaj dużo takich telefonów mówiących o animozjach na drodze. Motocykliści, kierowcy, rowerzyści. Zobaczymy, kto teraz. Halo? Dzień dobry, witamy i słuchamy. Halo? Słuchamy pana. Dzień dobry, ja mam taką sprawę, bo ja dzwonię z Jarocina. Kiedyś z Kalisza do Zielonej Góry chodził taki autobus, który jeździł przez Kalisz, Jarocin, Gostyń, Leszno i tak dalej do Zielonej Góry. Ten autobus zniknął. I teraz jest taka sprawa, że nie ma w ogóle tu żadnego połączenia z Jarocina na przykład do Gostynia czy do Leszna. Kolej zarośnięta i nie wiem, bo to niby państwo ma odnowić te połączenia autobusowe.
Nie wiem, gdzie to się dowiedzieć, pan Pyła, czy będzie połączenie jakieś wznowione, Jarocin, chociaż Gostyń, czy Jarocin Leszno, no to jest taka ważna linia. I... Nie macie żadnego połączenia kompletnie. Ja nie ma połączenia nie do, na przykład do samego, nawet do Gostynia. Pociągi rzeczywiście chodzi... nie jeżdżą już od lat. Tak. Autobusy, no właśnie, pewnie ze względu na deficytowość zostały zlikwidowane. No, no pytanie, myślę, to jest takie pytanie, które można by zadać, no chyba i samorządowcom, czy chcą skorzystać z tej rządowej pomocy. No właśnie. No, na ile ta pomoc jest atrakcyjna jeszcze, wie pan, bo, no właśnie, bo czasem właśnie. Jest tak, że no, skórka jest warta za wyprawkę, jak to mówią. No ale spróbujemy. Tak, tak, kiedyś do kolei chodziła Jarocin. No, kiedyś, tam, proszę pana. Leszno, teraz to wszystko zarośnięte. W Gostyniu w ogóle ten dworzec jest zarośnięty, nie wiem, co to się stało. Jarocin to jest jednak prężne miasto kolejowe i tak dalej, i tak dalej. No i Jarocin leży na tej głównej takiej linii. Tak, właśnie. Polska, a ten Gostyń tam zarośnięty po prostu, nie wiem, i teraz nie ma tych połączeń w ogóle do Gostyń, Leszno. Ach, proszę pana, ja jeszcze pamiętam takie fajne linie kolejowe, jak były właśnie Gostyń, Miejska Górka, to była fajna linia. Aha, właśnie. No, to już mieszkałem, tam jeździły jeszcze pociągi, ale to bardzo małym dzieckiem będąc. A obecnie zarosło wszystko już totalnie, nawet pewnie... Tak się to właśnie działa, no nie wiadomo, czy to jakoś odrodzą to, czy nie, no. Szczerze? Będziemy czekać, no. Ja jestem już teraz starszym panem, bo skończyłem 50 lat, więc mogę spokojnie powiedzieć, lepiej to było, a co będzie, to zobaczymy. To już zostawiam moim młodym kolegom, Agnieszce, Rykowi, do was należy przyszłość. Ale dobrze, no spróbujemy może tam wysądować samorządy, czy one chcą gdzieś tam przystąpić. Ostatnio były wieści, że są na przykład pieniądze na odtworzenie, czy właściwie stworzenie połączenia kolejowego Gostynia z Poznaniem nawet. Jest rządowy program, no ale tutaj też samorządy muszą się dołożyć, więc zobaczymy. Bardzo serdecznie panu słuchaczowi dziękujemy i mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Tak, przysłuchuję się państwa dzisiejszej audycji, poruszacie różne tematy, między innymi połączenia autobusowe. Mhm. Spadła już u państwa na antenie nazwa tej firmy, więc powtórzę, autobusy Mila. Mhm. Przewoźnik leszczyński. Powiem szczerze, jestem osobą dorosłą, posiadającą prawo jazdy i mam możliwość wyboru, czy jadę autobusem, powiedzmy, czy samochodem. Niestety dzieci, które uczęszczają do szkoły, nie mają takiego wyboru, więc muszą z tych autobusów korzystać. Ale powiem taką jedną rzecz. Szczerze powiedziawszy, dziwię się, że taka firma jak Mila istnieje jeszcze na rynku. Mhm. Ze względu chociażby takiego, że częstotliwość przejazdów autobusów jest bardzo mała. Bazują praktycznie, mi się wydaje, tak przynajmniej jako zwykłemu Kowalskiemu, na dzieciach i na tym, że muszą gdzieś tam dojechać. Bo powiem tak, sytuacje są bardzo różne w tej firmie, jeśli chodzi o przewóz tych dzieci. Począwszy od tego, że autobusy w ogóle nie dojeżdżają, nie ma żadnego komunikatu, że taki autobus na przykład nie dojedzie gdzieś, nie wiem, być może po prostu stanie gdzieś w trasie, ale nikt się tym nie interesuje. Na przykład w takim Rawiczu brak jest jakiegokolwiek wyświetlacza, który by na przykład informował, że autobus nie dojedzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, młodzież szkolna musi, chcąc kupić bilet ze zniżką, musi wykupić bilet miesięczny. Mhm. Fizycznie po prostu jednorazowego biletu szkolnego na przykład takie dziecko nie może kupić. W przypadku, kiedy na przykład dziecko dojeżdża na przykład gdzieś dwa dni w tygodniu, na przykład na praktykę, czy trzy, już nie ma takiej możliwości, musi wykupić bilet miesięczny. W okresie, kiedy na przykład są święta, gdzie na przykład wiadomo, jest na przykład grudzień i dni takich szkolnych jest kilka, znaczy powiedzmy połowę z tego, co w normalnym miesiącu, firma sprzedaje normalne bilety ze 100% odpłatnością, wiedząc, że powiedzmy tych pustów będzie znacznie mniej. Mhm. Kolejna rzecz jest, mimo że są połączenia typowo szkolne, jest zaznaczone, że to jest autobus szkolny, osoby, które na przykład dojeżdżają dziś na praktykę, przyjdzie sobota, na przykład takiego połączenia nie ma wcale. Mhm. Przychodzą jakieś na przykład dni takie, kiedy powiedzmy w ciągu roku, nie wiem, no jakieś jest takie, nie święto, ale dni takie ogólnie wolne, na przykład te dzieci też nie mają gdzie dojeżdżać i czym dojeżdżać przede wszystkim, pomimo że to są też typowo autobusy szkolne. I powiem druga rzecz odnośnie wysokości biletu. Ja mieszkam na wiosce niedaleko Miejskiej Górki. Połączenie
do Miejskiej Górki i z Miejskiej Górki do Rawicza kosztuje więcej, niż fizycznie kosztuje przeciętnego Kowalskiego, który ma zwykły, najzwyklejszy samochód, na paliwo wyda mniej niż na jeden bilet. No tak. W związku z tym, powiem szczerze, oni się... A druga rzecz jest taka, powiem, kiedyś tych autobusów było kilka i rzeczywiście osoby takie starsze, czy osoby nieposiadające samochodu, czy dzieci, miały możliwość dojechania, powiedzmy, przynajmniej do tej Miejskiej Górki, czy do Rawicza, dwa razy, czy trzy razy dziennie. W tej chwili jest jeden autobus, który można się dostać. No, to, nie wiem, co ja myślę, że to jest takie troszkę koło, które się samo zamyka, tak? Coraz mniej ludzi jeździ, więc jest coraz mniej autobusów. Ponieważ jest coraz mniej autobusów, to coraz mniej ludzi będzie chciało z nich korzystać. I nam się po prostu koło zamyka i to... No, ja, no, pytanie teraz... No, chyba o opłacalność jest, chodzi, no, to żeby to się po prostu spinało. Tak, ale niestety, proszę pana, nikt przy zdrowych zmysłach, kto posiada samochód, a teoretycznie dążymy do tego, żeby jak mniej więcej osób poruszało się komunikacją miejską, żeby miały mniejsze zanieczyszczenie i tak dalej. Ku temu teoretycznie świat dąży, a mówienie takie, wie pan, jeśli nie fizycznie, Kowalskiego, taniej kosztuje przejazd samochodem prywatnym, gdzie mogę nawet sam jechać, nie mówiąc o tym, że najczęściej można jak się do zrzucić, pracy, można jest. Się zrzucić i jechać z dwie, trzy osoby, ale nie zawsze tak jest, ale nawet jak jedna osoba jedzie i koszt paliwa jest mniejszy niż cena biletu, gdzie samochodem dojeżdżam gdzie chcę, kiedy chcę i kiedy chcę wracam. No tak. Autobus zawsze to jest uwiązanie i mi się, że ku temu to powinno dążyć, żeby ekonomicznie nawet było jechać tym autobusem, a nie samochodem. No, tylko jeszcze jedna kwestia jest, okay. Teraz mają być połączenia nowe i tak dalej. Nie wiem, czy dobrą informację dostałem. Niestety wiąże się to z tym, że owszem, jest jakieś dofinansowanie z państwa, to się bardzo ładnie, pięknie mówi, że państwo dąży do przywrócenia tak starych jest. Połączeń i tak dalej, z tym, że państwo, jakoś nikt o tym nie mówi, a z tego co wiem, dużą część pieniędzy do tych połączeń muszą dołożyć gminy. Tak jest. Tylko pewien procent to jest, że tak powiem, dofinansowania z budżetu państwa. Bardzo serdecznie panu słuchaczowi dziękujemy, bo to taka była rozmowa właściwie bardziej filozoficzna nawet bym powiedział, ale ciekawy bardzo głos. Rzeczywiście tak jest, mówię, czy skórka jest warta za wyprawkę, jeżeli idzie o pomoc rządową, bo jeżeli to jest na przykład pół na pół, no skąd gmina, która obecnie większość gmin ma problemy z finansami, weźmie jeszcze dodatkowe pieniądze, no a jak nie, to skąd obetnie? Mamy jeszcze kolejne połączenie. Dzień halo. Dobry. Witamy. Halo? Jest tam. Dobry. Dzień dobry. Radio Elka? Tak, proszę mówić. Ja tu dzwonię z Słuchowa. Koczarnie tutaj. I? I jest chodnik. Oj, chyba... Chyba straciliśmy połączenie. Chyba musi pan znaleźć miejsce, gdzie jest lepszy zasięg, tylko z tego rozumiem, że pan mieszka gdzieś obok koło Czewniny, więc tam nie wiem, jak tam wyglądają te zasięgi, ale to proszę sobie znaleźć jakąś górkę albo coś. Spróbujemy odebrać, czy jest... Może ten sam słuchacz? Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Inny słuchacz, słuchamy pana. Ja mam taką sprawę o zjazd z drogi, nie wiem, czy jest jednostka, tu z Jarocina na Leszno, nie? Z Jarocina na co? Na Leszno. Jarocin Leszno, dwunastka. Tak, tak. W Lustowie zrobili kawałek asfaltu do lasu, nie? Mhm. A przystanek jest tam, gdzie dzieci wsiadają do autobusu szkolnego. Proszę wyciszyć radioodbiornik, tak, ponieważ słyszy się pan z ogromnym opóźnieniem. Dobra. Okej, okay, i teraz tak, droga numer 12, miejscowość... Brzostów. Brzostów, okej. Okay. I teraz problem polega na tym, że... Do dzieci, co przyjeżdża autobus do góry, ale tam do góry po dzieci jeżdżą, tak? Mhm. A tam dosłownie brakuje, wiem, 15 metrów, żeby połączyć ten asfalt z główną drogą, nie? Okej, okay, czyli jest przystanek autobusowy oddalony od drogi i nieutwardzony jest ten odcinek do przystanku, tak? Tak, tak. Okej, okay, jakby mi jeszcze pan powiedział, jaka to jest gmina? To chyba należy pod Jaraczewo. Jaraczewo.
zapisać. Dobra, zapisaliśmy. To brakuje dosłownie zrobić wjazd na przystanek i połączenie tego asfaltu, co jest zrobione w kierunku Dąbrowy, nie? Mhm. I tam nie ma asfaltu, to są takie dziury, że jak dzieci idą do szkoły, to tam nawet strach tego przyjrza, bo te dzieci mogą być tą wodą z tych dziur opryskane, kurwa, na przystanku stoją. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan się rozemocjonował nam troszkę, ale zrozumieliśmy, chodzi o dzieci, a dzieci są naszym wspólnym najwyższym dobrem. I jeszcze 2 minuty naszej audycji. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry, witamy panią serdecznie. No, chciałam się zapytać, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest czynny? Czy ZUS jest czynny? Chyba tak, ale sobie tutaj zaraz sprawdzimy, może na stronie. No, bo mam żonę, bo tylko czeka na komisję i do dziś odpowiedzi nie dostał, nie? Czy ja myślę, to są... Musi pani ściszyć radio, bo nie będziemy się słyszeć. No, już idę, widzi, że okna, nie? Bo zasik. No, ale gdzieś tam pani chyba ma radio. No, z tego, co widzę, nie, chyba nie ma tutaj żadnych ograniczeń już w ZUS-ie, więc myślę, że jest czynny. Natomiast czy tam orzecznicy przyjmują, to już musi pani do nich po prostu telefonować. A, w ten sposób, bo to małżonek tak. Może jechać? No, właśnie nie chcę powiedzieć, czy może jechać, bo nie wiem, czy akurat pracują ci te osoby, które tam mają się konkretnie nim zająć, tam te orzecznicy czy ktoś. Natomiast z tego, co widzę, jest ZUS czynny. Więc a, jest czynny. Jest czynny, bo widzę, że nie ma żadnej informacji, żeby był nieczynny. No dobra, dziękuję bardzo panu. Nieprzyjemnego dnia. Dziękuję bardzo, ale zawsze państwu mówię lepiej zadzwonić w tych trudnych czasach i zapytać, bo na przykład jeszcze sporo instytucji tak działa, że jednak wolą się umówić ze względu na zagrożenie pandemiczne. I mamy połączenie. Dzień dobry, witamy. Ale proszę o ściszenie radioodbiornika, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. To standardowa prośba, standardowa procedura. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mnie strasznie denerwuje, powiem panu, ja jestem rolnikiem, no nie mam ludzi do zbioru truskawek, no nie mam ich to zbierać, truskawki mi giją, jeszcze mi w nosy przyjeżdżają i mi te truskawki kradną i nikt z tym nic nie robi. Ja mam tego dość. Ale są smaczne. Dziękuję. Bardzo ludzie potrzebni do pracy, jeżeli ktoś nie ma pracy. Słyszycie państwo, rolnicy potrzebują ludzi do zbierania truskawek i do pilnowania tych upraw, żeby nie znikały. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca dzisiejszej audycji. Kolejne wydanie jutro o 9.15. Życzę państwu bardzo miłego dnia. Autopromocja. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Autopromocja.